Dzień dobry. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Uniwersytetu III wieku w Żabiej Woli. Ja się nazywam Emilia Schutenbach i chciałabym państwa dzisiaj zaprosić na mój kolejny wykład. Wykład poświęcony tym razem Marii Walewskiej. Proszę państwa, dla mnie Maria Walewska jest postacią szczególną i pewnie zapytacie państwo dlaczego. Otóż yy, dlatego, że jak sobie uświadomimy, że ta kobieta która zresztą bardzo ży, krótko żyła, ale ta kobieta, która pochodziła z ubogiej szlachty, która pochodziła no, z prowincji, zawładnęła sercem największego człowieka tamtych czasów Napoleona Bonaparte. No bo chyba nie mamy wątpliwości, że Napoleon Bonaparte był postacią wyjątkową w tamtym okresie. Proszę Państwa, z drugiej strony jednak, Maria Walewska moim zdaniem jest mocno niedoceniana w Polsce. Jest niewiele publikacji na jej temat. Bardzo często te publikacje, które są niezbyt pochlebnie, ją przedstawiają, aczkolwiek nie wszystkie oczywiście. Ja bym chciała dzisiaj państwa, Państwu przedstawić, jakby. Te, te fakty z Marii Waleskiej, z którymi ja się zetknęłam, bo pewnie nie ze wszystkimi, z którymi ja się zetknęłam, chciałabym dodać trochę od siebie, jako od historyka, jako od kobiety, i tym samym też pobudzić w Państwu takie zainteresowanie tą postacią, wzbudzić w Państwu zainteresowanie tą postacią. No i mam nadzieję, że być może po tym wykładzie kiedyś wspólnie nam się uda pojechać na wycieczkę, na wycieczkę do miejsc, które będę przedstawiała dzisiaj w wykładzie i które są bardzo mocno z Marią Walewską związane. Pozwólcie Państwo teraz, że przełączę się na innym medium nagrywania i będę już udostępniała Państwu prezentację. Witam Państwa ponownie i już będę, teraz przełączę się na prezentację. Mam nadzieję, że prezentacja jest już widoczna i możemy zaczynać. Proszę Państwa, Maria Walewska urodziła się 7 grudnia 1786 roku. Czyli niedługo będziemy obchodzić jej rocznicę urodzin. Proszę Państwa, urodziła się w rodzinie Łączyńskich, starej, aczkolwiek zubożałej, ale starej, zasłużonej polskiej szlachty mazowieckiej. Ojciec niestety dość wcześnie zmarł. Matka prowadziła dom i zajmowała się siódemką dzieci. Maria miała rodzeństwo, miała trzech braci i jeszcze trzy siostry. W zasadzie o rodzeństwie niewiele wiemy. Najbardziej, znane, najbardziej znani są nam bracia Marii. Najstarszy Benedykt, który po śmierci ojca trochę jakby przejął rolę pana domu i bardzo wspierał matkę, kobietę z charakterem, panią Ewę Łączyńską. No, i o bracie Teodorze, który całe życie Marię wspierał, no i po jej śmierci zajął się wychowaniem dwóch z trzech jej synów. Maria Walewska urodziła się w Brodnem koło Kiernozi, i tutaj muszę Państwu pewne parę słów wyjaśnienia. Jak Państwo będziecie sprawdzać niektóre źródła, chociażby, nie wiem, Wikipedię francuską. Zobaczycie, że Maria urodziła się w Kiernozi. No tutaj są takie różne rozbieżności co do jej biografii, ale bez wątpienia urodziła się w Brodnem. I ja muszę Państwu przyznać, że przez długi okres czasu myślałam, że po prostu brodnej jest bardzo blisko Kiernozi, że tam jej mama pojechała w odwiedziny do kogoś i tam zastał ją poród. Ale nic bardziej mylnego. Ostatnio poznałam nowe informacje i się okazuje, że w Brodnem po prostu łączyńscy mieli pałac. Pałac, po którym obecnie nic nie zostało, za wyjątkiem pewnie fundamentów. No niemniej jednak to tam urodziła się, przyszła na świat nasza bohaterka. Proszę Państwa, nie wiemy, jak wyglądała jako nastolatka, ale niewątpliwie wiemy, że była piękną kobietą, że jako... 18, 19 czy 20 latka. Tutaj nie ma co do tego żadnych wątpliwości. A dlaczego nie ma tych wątpliwości? Otóż, jakby nam, jakbyśmy się sugerowali tylko tym, że no, urodą zawojowała Napoleona, to nie byłoby to do końca wiarygodne. Dlaczego ja jednak uważam, że była ładna? Otóż, proszę Państwa, niejaka Anetka Staszkiewiczów-Potocka zostawiła nam swoje wspomnienia. I w tych wspomnieniach pisze, że Maria była piękną kobietą, podkreśla to. Jak Państwo byście czytali te wspomnienia, to byście wiedzieli, że Anetka za bardzo za Marią nie przepadała. A byśmy nawet mogli powiedzieć, że uważała, że Napoleon źle wybrał, wybierając Marię, że dużo lepiej by zrobił, wybierając ją. W związku z czym na kartach jej wspomnień, za każdym razem, kiedy jest to tylko możliwe, Annetka szpilkę taką wbija w Marię Walewską. I tutaj, w związku z czym, skoro mówi jednak, że jedna kobieta zazdrosna o drugą, mówi, że tamta jest ładna, to ja mam wrażenie, proszę Państwa, że mówi prawdę w 100%. Jak Maria wyglądała? No, Była niezbyt wielkiego wzrostu, była takiej średniej postury. Yy, regularna budowa, tak wtedy pisano blondynka o niebieskich oczach, bardzo ujmującym obejściu, pięknym, delikatnym uśmiechu i jeden z jej większych atutów miała piękne zęby. Proszę Państwa, możecie się uśmiechać, yy, słuchając o tych zębach. Ale to jest o tyle istotne, że kobiety w tamtych czasach miały duży problem z uzębieniem. W tej chwili mamy kliniki dentystyczne, które nam poprawiają co nieco. W tamtych czasach nie było tego, a Józefina, Wielka Miłość Napoleona. Też niewątpliwie piękna kobieta. Miała problem z zębami. Jak mówią kronikarze, miała zęby żółte i spróchniałe. Nie mogła się więc uśmiechać tak, jakby pełnym uśmiechem. I tutaj Maria z kolei miała tą przewagę, że te zęby miała ładne. Proszę Państwa. A co do jej, że tak powiem, przymiotów umysłowych. No i tutaj właśnie Anetka wbija jedną z tych swoich szpilek, mówi, że Maria Waleska była umysłowo nijaka. Czy tak było naprawdę? Wydaje się, proszę Państwa, że nie, że za tą delikatnością, za tym ujmującym obejściem, łagodnością kryła się bardzo inteligentna. Kobieta. I ja kiedyś porównałam wykształcenie pani, zarówno Marii Walewskiej i Anetki Tyszkiewiczowej, która jednak w tej hierarchii społecznej stała dużo wyżej, bo była skoligacona z królem, z królem Polski. I okazuje się, że one miały bardzo podobne wykształcenie. I Anetka, jakby chciała, pewnie mogłaby dużo więcej osiągnąć, biorąc pod uwagę, Środki, do jakich miała dostęp w przeciwieństwie do Marii. Ale wróćmy do Marii. Maria mówiła po francusku, po niemiecku, grała, tańczyła. W niektórych źródłach mówi się też, że mówiła po włosku. Proszę Państwa, no tutaj pewnie bym dyskutowała z tym włoskim, ponieważ włoski nie był językiem aż tak popularnym. W tamtych czasach, francuski bez wątpienia, ale też właśnie bardzo popularny był język niemiecki. Co jest dosyć istotne, guwernerem rodziny łączyńskich, całej rodziny łączyńskich, był nikto inny, jak ojciec Fryderyka Chopina. I proszę Państwa, on tam spędził sporo czasu w Kiernozi, bo spędził 6 lat, więc no musiał, to też jest dosyć interesujące i często ten aspekt jest trochę pomijany, trochę zapomniany, że właśnie to ojciec Fryderyka Chopina czuwał nad wykształceniem Marii Walewskiej, a potem przecież był profesorem w Liceum Warszawskim, więc musiał mieć zadatki na dobrego pedagoga. Maria Waleska w wieku 16 lat została odesłana na pensję do Warszawy. Na pensję do Warszawy i bardzo szybko z tej pensji, proszę państwa, wróciła. Zabrano ją, no, tutaj niby pod pozorem rekonwalescencji po przebytej chorobie płuc, ale czy tak było naprawdę? No, tu zaczynamy wchodzić w takie trochę straszne meandry życiorysu Marii, Marii Walewskiej. Ale może zanim przejdę do opowiadania, co tam się wydarzy, co się mogło wydarzyć, to Państwu powiem, dlaczego to jest takie wszystko niejasne i zagmatwane. Otóż, yy, proszę Państwa, historycy, którzy interesowali się Marią Walewską, nie mieli wielu źródeł do badania. Wiemy, że Maria Walewska napisała pamiętnik. Napisała pamiętnik dla trzech swoich synów, ale pisała go tuż przed śmiercią. A jak po to, żeby być może się w pewien sposób obronić, żeby się wytłumaczyć przed synami z tego romansu z Napoleonem dokładnie no nie wiemy, ale można tak przypuszczać. I proszę Państwa, ona pisała to już będąc bardzo chorą osobą, a zmarła młodo, bo miała 31 lat. I nie pisała go sama, ona go dyktowała po francusku swojemu sekretarzowi. Do tego wszystkiego, jak Państwo piszecie pamiętnik tak na bieżąco, codziennie, to Państwo oddajecie swoje myśli, swoje uczucia, swoje wrażenia, swoje nadzieje w tym pamiętniku, tak jak jest. Ale jak się pisze wspomnienia z perspektywy czasu, gdzie wiemy, że pewne rzeczy zakończą się jak się zakończą, znamy zakończenie, no to też piszemy inaczej. I właśnie z tej dalszej perspektywy pisała Maria, więc pewne fakty mogły być trochę, ja nie chcę powiedzieć przekłamane, ale mogły być trochę zinterpretowane inaczej przez, przez Marię, mogły być przedstawione inaczej. Drugim problemem jest to, że praktycznie z tego, co mi wiadomo, chociaż być może to się zmieniło, historycy, którzy o niej pisali, nie mieli dostępu do tych pamiętników. Dlaczego? Otóż dlatego, że pierwsza kopia, którą dostał jej syn Antoni, będę o tym oczywiście mówić jeszcze, była, ktoś widział ten rękopis, i, ale widziano go. W Bibliotece Krasińskich na ulicy Okulnik w Warszawie. Biblioteka, która podczas II wojny światowej została, całe zbiory zostały zniszczone przez hitlerowców. Biblioteka została spalona. Prawdopodobnie ten rękopis zaginął i się nie zachował. Dwa kolejne rękopisy są w rodzinie Walewskich, tutaj jej syna Aleksandra Walewskiego, który no tutaj raczej polskich, tutaj już w Polsce ta rodzina jest bardziej związana, zdecydowanie bardziej z Francją. I to jest nieudostępnione. Jak również rodzina Dornano, czyli rodzina to jest trzeci syn z drugiego małżeństwa. Też dostało ten pamiętnik, i zdaje się, że tutaj też to nie do końca było udostępnione. Dlaczego tak się waham, mówiąc, czy było, czy nie było? Otóż, proszę Państwa, ostatnio natrafiłam na publikację, pisaną niestety nie przez Polaka, tylko pisaną przez panią z Wielkiej Brytanii. Która we wstępie do swojej książki, książka nie została przetłumaczona na język polski, co też świadczy o tym, że jak mało interesujemy się Marią Walewską, jak mało ją doceniamy. Więc pani we wstępie dziękuję rodzinie Dornano i rodzinie Walewskich za udostępnione materiały. Więc być może ta, ta kobieta, ta pani dotarła do tych właściwych źródeł, do, miała przed oczami te rękopisy, ale stuprocentowej pewności ja, proszę państwa, nie mam. A dlaczego to jest takie ważne? Otóż, proszę państwa, no te, te pamiętniki długo były chowane przez rodzinę, nieudostępniane. Ale jej prawnuczek zdaje się, z rodziny Dornano w którymś momencie odkrył te pamiętniki u siebie w domu i postanowił napisać książkę o swojej babce. No i tutaj trochę te fakty chciał, może nie tyle naciągnąć, ale trochę zmodyfikował. I wkradły się pewne błędy, o których też będę, będę mówiła. Później Marian Brandes, który napisał wspaniałą książkę, i gorąco ją Państwu polecam: Problemy, kłopoty z panią Walewską. On mówi, że ktoś udostępnił mu odpis z tych pamiętników, i co się okazało? Okazało się, że Maria w ogóle nie pisała w tych pamiętnikach, nie używała pełnych imion i nazwisk, tylko inicjały. Czyli był pan P być może rozszyfrowany jako książę P czy pan P rozszyfrowany jako książę Poniatowski, był tajemniczy pan S, wielka miłość Marii Waleskiej, o której też będę mówiła. I tak naprawdę trudno, no można interpretować, można podkładać pod te litery nazwiska, ale czy to jest prawda? No tutaj znowu mamy pewne Pewne wątpliwości. Także w biografii Marii Waleskiej jest bardzo dużo niejasności, pewnych rzeczy niewyjaśnionych, rzeczy, które się nie zgadzają. No i będę o tym wszystkim Państwu wspominać podczas mojego wykładu. Tutaj, proszę Państwa, jest kiernozia. Kiernozia, w którym niewątpliwie Maria Waleska spędziła swoją młodość wczesną i Tutaj mamy pałacyk. Niewiele wiadomo o tym pałacyku. Pochodzi on na pewno z końcówki wieku XVIII bądź z początku wieku XIX. I stąd też jest dużo takich niejasności. Nie wiemy, czy Maria już mieszkała w tym pałacu, czy być może na przykład ja mam taką koncepcję, że być może. Był tutaj, na tym miejscu był inny dwór i został on rozbudowany dzięki na przykład funduszom Marii, być może przez Teodora. No proszę Państwa, można mówić wiele wersji, natomiast no jest to jedyny, jest to w Kiernozi pałac, który się doskonale zachował. Doskonale zachował. W tej chwili, jeżeli to Państwa zainteresuje, no nie ma tutaj żadnego... Żadnej izby, żadnego pomieszczenia poświęconego Marii Walewskiej, a uważam, że szkoda, bo można byłoby jakąś ciekawą ekspozycję zrobić. Może mi się uda coś w tej kwestii zmienić, ale no, nie wiem. W każdym bądź razie. Pan, który tym zarządza, bo pałac należy do powiatu, ale jest osoba za, za niego odpowiedzialna tutaj, za utrzymanie i za co trzeba mu być naprawdę bardzo wdzięczny, organizuje tutaj, są organizowane śluby, znaczy wesela, może nie tyle śluby, co wesela, chrzty, komunie i dzięki temu, pewnie dzięki tym środkom, no bo każde takie miejsce musi się jakoś utrzymać, możemy... Przejście, czy po pięknym parku, czy właśnie przynajmniej z zewnątrz zobaczyć miejsce, w którym niewątpliwie Maria bywała. Proszę Państwa, wracając do tej pensji, bo powiedziałam, że była na pensji, i z niej wróciła. No i wróciła rzeczywiście z tej pensji bardzo szybko i dosyć szybko wyszła, została wydana za mąż. Została wydana za mąż za Anastazego Walewskiego który był od niej 56 lat starszy. No, olbrzymia różnica wieku. Muszę Państwu powiedzieć, że też że do pewnego czasu mnie to bardzo szokowało, ale od, jak, od dłuższego czasu już um, bardzo interesuję się kobietami w wieku XVIII, XIX i wiem, że wcale to nie było jakieś... Um, Jakaś zawrotnie, że to nie był jedyny przypadek, że bardzo często się to zdarzało. Ale zastanówmy się, dlaczego do tego doszło i czy naprawdę ta piękna Maria nie miała innego lepszego kandydata na męża. Otóż, proszę państwa, zachowały się listy. Między, korespondencja między Marią a jej koleżanką, i tutaj znowu nie wiemy, czy Emilią, czy Elżbietą, bo jedni mówią tak, jedni mówią tak, w których Maria zwierza się z wielkiej miłości do właśnie tajemniczego Pana S. Tajemniczy Pan S. był przystojny, młody i bogaty, ale był Rosjaninem i rodzina Łączyńskich niezwykle patriotyczna i niezwykle źle nastawiona do Rosjan absolutnie nie wkalkulowywała takiego mariażu to ślub z Rosjaninem był absolutnie niemożliwy to był zaborca syn zaborcy i absolutnie to nie wchodziło w rachubę ale ta Emilia, którą prawdopodobnie Maria poznała na pensji, która była związana ze, ze środowiskiem z blachy i tutaj muszę Państwu odejść na chwilę od Marii Walewskiej i powiedzieć, czym było środowisko spod blachy dla lepszego zrozumienia. Otóż, proszę Państwa, środowisko z blachy to było młodzież yy, yy, z Młodzież związana z księciem, z księciem Józefem Poniatowskim w tym jego hulaszczym okresie, w hulaszczym okresie życia, bo miał taki 8 lat książę Józef Poniatowski, miał taki swój etap w życiu, zresztą bardzo głośny, gdzie rzeczywiście się bawił, miał mnóstwo kochanek. Gdzie, gra, gdzie głównie młodzież otoczona wokół niego i pani Vauban, Henriety, hrabiny Henriety Vauban, która była taką fan dla księcia Józefa Poniatowskiego, która go chciała trochę sprowadzić na złą drogę. I środowisko bardzo takie, byśmy powiedzieli, teraz taka bananowa młodzież. Która no, zupełnie nie była, żyła po francusku, stylem życia francuskim, i zupełnie styl życia nie pasował do stylu życia Marii Waleskiej, szlachcianki z prowincji, gdzie tutaj jednak te tradycje, honor, cnota kobiety no, miały olbrzymią wartość. No i ta Emilia, proszę Państwa, zaczęła Marię namawiać w tych listach, żeby w imię miłości zostawiła rodzinę i uciekła z tym panem S. do Francji, gdzie i y, 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 tam y żyła, no miłością mówiąc krótko. Ja nie wiem, czy Państwo y, może znacie powieść Duma i uprzedzenie Jane Austen, jedną z moich ulubionych powieści. Powieść, która się dzieje mniej więcej w tym samym czasie, o którym ja Państwu opowiadam, tylko że dzieje się w Anglii. I tam też jest taka sytuacja, że najmłodsza córka ucieka w imię miłości z niejakim panem Uikamem, co sprowadza na rodzinę straszne i plotki, i taką hańbę, no po prostu nazwijmy to po imieniu hańbę, no nie było to zupełnie, nie było to dobrze widziane. Poza tym Maria mając tyle rodzeństwa też musiała się liczyć z tym, że no jej jakiś wybryk będzie miał, przełożenie będzie miało wpływ na resztę, resztę czy sióstr, czy braci. No więc mimo nam, namaw tego, że ta Emilia ją namawiała, Prawdopodobnie no, Maria nie, nie brała tego pod uwagę, chociaż do końca oczywiście nie wiadomo. No i, i tutaj muszę Państwu powiedzieć, że dochodzi właśnie, znajduje się kandydat lepszy, dużo bogatszy. Anastazy Walewski, sąsiad, można powiedzieć, tutaj łączyńskich, no tylko tyle, że jest 56 lat starszy. Niektórzy się zastanawiają, dlaczego, dlaczego Maria za niego wyszła. Po pierwsze, pewnie dlatego, że właśnie rodzina bała się, że mówiąc obecnym językiem, mo Maria mogła wywinąć jakiś numer i rzeczywiście uciec z tym panem S, i obawiano się tego. Czasami są podnoszone takie argumenty, że Walewski był bogaty. Otóż, proszę Państwa, rzeczywiście, ja Państwu zaraz pokażę pałac w Walewicach. Walewski był bogaty, ale ten miał, znaczy wydawał się być bogaty, bo zrujnował się na budowę wspaniałej siedziby i ten, mimo tego, że miał wspaniały latyfundia, wspaniały pałac, ten majątek był Walewskiego mocno zadłużony. W przeciwieństwie do małego, ale bardzo zdrowego majątku Łączyńskich. Więc prawdopodobnie ten aspekt finansowy odpada, że Maria wyszła za niego, bo był bogatszy. Być może był na pewno wyżej postawiony, miał pewne koneksje na dworze, to tutaj był bardziej utytułowany, więc to na pewno prestiż, podnosiło prestiż rodziny Łączyńskich, to nie ulega wątpliwości. Ale jest jeszcze jedna rzecz. Otóż proszę Państwa, jak wspominałam, że ten prawnik Marii Walewskiej zaczął tam modyfikować tą jej biografię, no to w tej biografii tak napisał, że w roku 1804 Maria zwierza się koleżance, że waleski, że waleski stara się o jej rękę. Jej to jest bardzo nie, nie, w, nie w smak. Maria opisuje, jak to udaje, że ją boli głowa, że jest chora, waleski przychodzi do niej z kwiatami. I to jest rok 1804. Gdzieś tam listopad, do ślubu, prawdopodobnie dochodzi przełom roku 1804-1805. No, ale w czerwcu pojawia się pierwszy syn Marii, Antoni. No i proszę Państwa, jak ten prawnik opublikował tą książkę, no to wszyscy, jak zaczęli liczyć, no to się okazało, że co? Maria urodziła wcześniaka. No i tu się pojawiła taka no, pogłoska, że być może Maria była w ciąży. Proszę Państwa, no i znowu, ponieważ nie wiemy, możemy dywagować, czy było tak, czy było inaczej. Ja Państwu powiem, co ja myślę. Ja osobiście myślę, że Maria nie była w ciąży e, wtedy, że wyszła za mąż, ponieważ jej matka, jej brat najstarszy, bali się, że rzeczywiście jest najładniejsza i może ta uroda sprowadzić na rodzinę hańbę i że może rzeczywiście ona uciec z, tą, z tym tajemniczym Panem S, że lepiej było ją wydać za mąż, jak się trafiał dobry kandydat. Dobrze ją wydać za mąż i mieć problem z głowy. Zresztą, yy, proszę Państwa, Maria przy ślubie się opierała, matka ją ponad spoliczkowała. No i znowu gdzieś tam sobie pomyślałam, że o matko, jakie to były brutalne czasy. Natomiast też kiedyś przeczytałam taki artykuł, że bardzo często matki córki wydając za mąż przy świadkach policzkowały, gdy te się broniły przed zamąż pójściem, policzkowały czy zmuszały, czy krzyczały na nie po to żeby byli świadkowie do ewentualnego rozwodu bo tak samo było w przypadku Marii Walewskiej, że jak dochodziło do rozwodu no to wtedy ta dziewczyna mogła powołać świadków że widzieli że była zmuszana przez rodziców do zamąż pójścia także to też nie było nic nadzwyczajnego jak każdej rodzinie można wręcz powiedzieć. Proszę Państwa, no i rzeczywiście Maria wychodzi za mąż. Dokładnie no tutaj nie wiemy, kiedy ten ślub, czy był, czy był pod koniec roku 1804, czy był może wcześniej, bo niektórzy podają datę 1803. No tutaj są pewne, pewne rozbieżności i nie ma stuprocentowej pewności, przynajmniej ja tu zaznaczam ja do tego nie dotarłam do tej stuprocentowej pewności. Proszę Państwa, no i 13 czerwca 1805 roku rodzi się syn Antonii Bazylii Rudolf. No ten Rudolf dużo też często zastanawia historyków badających, bo ani w rodzinie Walewskich, ani w rodzinie Łączyńskich żadnego Rudolfa nie było, więc wszyscy jakby trochę kojarzą, że być może ten y, tajemniczy pan S miał, był nazywany Rudolfem. Każdym, albo może jakiś inny bohater gdzieś jakiejś zaczytanej książki, bo najmłodszy syn też będzie Marii nosił to imię Rudolf. Państwo młodzi po ślubie pojechali w podróż poślubną do Włoch jeszcze, to tylko tyle Państwu powiem. No i Maria zaczęła mieszkać. Tu jest jeszcze park krajobrazowy w Kiernozi. Tu mamy naszą bohaterkę. Park w Kiernozi i Walewice. I musicie Państwo przyznać, że to robi wrażenie. Jeżeli ktoś z Państwa nie był w Walewicach do tej pory, no to robi wrażenie. Pałacyk w Kiernozi, jeszcze dokładnie nie wiemy, czy to na pewno w tym pałacyku mieszkała Maria i pałac w Walewicach. Maria się przyniosła do Walewic, o, przepraszam, do tej wspaniałej siedziby, wybudowanej z funduszy Anastazego Walewskiego. No i tutaj znowu mamy kolejną tajemnicę, proszę Państwa, tych tajemnic w tej historii jest bardzo wiele. Otóż tablica informuje, że pałac w Walewicach został zbudowany przy dzięki Hilaremu Szpilowskiemu. Zresztą no Hilary Szpilowski ma taką. Renomę architekta, który pobudował bardzo wiele pałaców na Mazowszu, ale teraz ostatnio badania historyków mówią, że wcale tak nie musiało być, że w momencie powstawania pałaców w Walewicach, Hilary Szpilowski. Był jeszcze bardzo młodym, bardzo niedoświadczonym architektem, wprost bez takiego warsztatu. Natomiast był uczniem innego wybitnego architekta Stanisława Zawackiego. I pałac w Alewicach jest tak wspaniałą budowlą klasycystyczną, że według niektórych Hilary Szpilowski nie miał takich umiejętności, żeby zaprojektować taki wspaniały pałac, że prawdopodobnie zaprojektował go Stanisław Zawadzki, który zresztą był akademikiem, uczył się w Akademii Świętego Łukasza w Rzymie, w jednej z najwspanialszych akademii, jeżeli chodzi o, o sztukę. Więc prawdopodobnie Stanisław Zawadzki wykonał plany, natomiast Hilary Szpilowski dopilnował budowy. Ale oczywiście to też nie jest pewne. Proszę Państwa, tu mamy wnętrza pałacowe. Niestety wiele z tych wnętrz pałacowych się nie zachowało. Zachowały się piecem. Ja zawsze zwracam uwagę na piece. Tutaj mamy klatkę schodową. Układ tego traktu jest taki, jak był za, za Walewskich. Tutaj taki ołtarzyk. Ja może włączę laser, będzie lepiej widoczny. Tu mamy ołtarz, który się zachował po rodzinie Łączyńskich. Oczywiście pałac przechodził z rąk do rąk i trafił do rodziny Grabińskich. Rodzina Grabińskich, która doskonale zdawała sobie sprawę, kto tutaj mieszkał, pielęgnowała te tradycje w jakiś sposób związane z Marią, z Walewskimi. Rodzina Grabińskich, która założyła hodowlę i koni, i ryb, bo w Walewicach jest hodowla ryb również. I ten ołtarz jest tutaj z ich czasów, zachował się. I jest tutaj pomieszczenie, w którym no, okazjonalnie można nawet udzielać ślubów. No i tutaj mamy takie dwie wazy: wazy, które nie zostały zakupione przez Walewskich czy przez Marię. Ale zostały zakupione później, ale są z czasów właśnie początków XIX wieku, ze scenami wojen, z wojen napoleońskich. I muszę Państwu opowiedzieć historię, bo w tym roku oczywiście ja naprawdę kilka razy do roku jeżdżę do Walewic. W związku z sytuacją pandemiczną w kraju, no w tym roku byłam tylko raz z wycieczką. I proszę Państwa, te piękne wazy. Zabytkowe wazy, cenne Wazy, jedne z cenniejszych eksponatów w Walewicach, zostały w tym roku w lipcu skradzione. Dla mnie to jest niesamowite, ponieważ no jak można, ale no pewnie obcy nie przyszedł. Musiał przyjść ktoś, kto doskonale wiedział, jak są zabezpieczone, że praktycznie nie ma zabezpieczenia. Pani, z którą jestem zaprzyjaźniona w Walewicach, która bardzo, zawsze prowadza moje grupy, która się zajmuje tam promowaniem walewic i marketingiem walewic, no mówi, że było prawdopodobnie wesele, i podczas tego wesela ktoś wszedł tutaj do tych pokoi, do których normalnie się nie wchodzi, tylko z, właśnie z przewodnikiem, no i te wazy wyniósł. Także są rozpuszczone, czy tutaj listy takie, no gończe za tymi wazami, no i poszukują ich. No, i tutaj mamy takie piwniczki, proszę państwa. Te piwniczki są o tyle istotne, że Maria Walewska no, yy, sama nie mieszkała w Walewicach. Mieszkał oczywiście jej mąż Anastazy, ale jeszcze mieszkała jego siostra Jadwiga z trzema córkami. Jak się urodził Antoni, bo ten najstarszy syn miał na imię Antoni, to yy, siostra Walewskiego zajęła się wychowaniem bratanka, jej córki zajęły się yy, edukacją Marii. Były od niej starsze. A sam Walewski, proszę Państwa, siedział w tych piwniczkach, chłodnych oczywiście głównie latem, wachlowany przez służbę i popijał zimne piwo. No, czego chcieć więcej? No, i tutaj przechodzimy do tego, co w Alewicach też jest niezwykle cenne. Nawet nie wiem, czy nie cenniejsze niż te skradzione wazy. Tapety. Ja trochę ubiegam fakty, ale ponieważ mam tutaj to zdjęcie, to Państwu opowiem. To są tapety, które w roku 1812, kiedy Maria przyjechała do Polski, a Napoleon wybierał się na kampanię rosyjską. Maria liczyła na to, że wracając z Kampanii Wschodniej, Napoleon odwiedzi ją w Walewicach i przywiozła te wspaniałe papierowe tapety do, do Walewic i nimi udekorowała apartament sypialny. Łóżko nie jest oczywiście z czasów Marii Walewskiej, ale tapety są. To są oryginalne tapety papierowe przywiezione z Francji, z Paryża, zakupione... W, we Francji, poddane renowacji, jedyne, taki, jedyne takie tapety w Polsce. I proszę Państwa, naprawdę to robi wrażenie. Tu jest na jednej ścianie mamy y, takie sceny, y, sceny antyczne, no pewnie nawiązujące trochę do y, tutaj do Napoleona i jego historii. To jest park, park też wokół Walewic. Ale proszę Państwa, przejdźmy dalej. Maria Walewska już jakby zaakceptowała swoje życie. No i mamy rok 1806 końcówkę w zasadzie roku 1806. Francuzi w listopadzie wkraczają do Polski. No i w pewnym momencie wiadomo też, że Napoleon przyjedzie i będzie mieszkał w Polsce. No i tutaj dochodzimy do momentu, kiedy Marysieńka, przepraszam, Maria Walewska poznaje Napoleona. Też jest kilka wersji tego wydarzenia, ale ja skupię się na jednej otóż, według tej, której prawdopodobnie Maria, którą Maria opisała w swoich pamiętnikach, otóż. Któregoś razu Maria, wiedząc, że Napoleon będzie przejeżdżał przez Błonie, tak, tak pisze Maria, przez Błonie, wraz z koleżanką wybrały się, żeby zobaczyć Napoleona. Prawdopodobnie wybrały się z niezwalewic, tylko zimą raczej mieszkały, mieli tam, wynajmowali kamienice w Warszawie pojechali, no i tam oczekiwano przyjazdu Napoleona. Napoleon przyjechał w Karocy i w momencie, kiedy zaczął się zbliżać do miejsca, w którym był, miał być oczekiwany, no ten tłum, który, bo nie tylko Maria czekała na niego, ten tłum zaczął się, no wiecie Państwo, jak, jak jakiś celebryta się pojawia, a fano, fani na niego czekają, no to wtedy ten tłum się tak zaczyna zagęszczać. No i Maria... Maria, obawiając się, że może się do tego Napoleona nie dopchać, zaczęła krzyczeć. No i generał, który był, towarzyszył, Diro, zdaje się, generał Dirok, który towarzyszył Napoleonowi, zobaczył piękną kobietę z daleka, jakby pewnie była trochę starsza i brzydsza, to pewnie by udał, że nie widzi, ale tutaj ją zauważył, podszedł do niej, no i ona prosiła, żeby doprowadzić ją do Napoleona. Jak zobaczyła Napoleona, no, wpadła w taką trochę ekstazę, byśmy powiedzieli, powiedziała oj najjaśniejszy panie, witamy cię na naszej polskiej ziemi, nasz odnowicielu, oswobodzicielu, no mam nadzieję, że uwolnisz nasz, nasz kraj, coś w tym stylu. Napoleon, jak ją zobaczył, spojrzał, na te, te, spojrzał w te, głęboko w te niebieskie oczy, zobaczył niewątpliwie ten piękny uśmiech z tymi pięknymi zębami. No to wziął bukiet kwiatów, który przed chwilą dostał, wręczył Marii i no powiedział: No, że na pewno, się, na pewno się jeszcze spotkamy. No, był oszołomiony, tak można można powiedzieć. No i znowu mamy tutaj pewne nieścisłości w tej opowieści. Otóż proszę Państwa, rzeczywiście Napoleon, jak przyjeżdżał pierwszy raz do Warszawy, jechał z Poznania. Błonie znajduje się na starej trasie Poznań-Kutno-Warszawa. poznań Poznań-Kutno-Błonie-Warszawa, poznań na tej trasie się znajduje. Jak wiemy, że jak wtedy jechał, no to jechał konno, nie jechał, nie jechał w karocy. Bez marszałka Diroka, to był marszałek Dirok, bez marszałka Diroka, yy, i raczej nikt nie wiedział, w którym momencie on będzie przejeżdżał, więc jak nikt nie wiedział, nikt na niego nie mógł czekać. Ale yy, prawdopodobne jest to, że Maria tutaj pomieszała, albo Maria, albo jej sekretarz pomieszał dwie miejscowości Błonie i jabłonną, bo prawdopodobnie yy, z Napoleona oczekiwano, kiedy wracał w bitwie pod Półtuskiem 26 grudnia 1806 roku. I wtedy wiadomo było, kiedy ten Napoleon będzie jechał. Rzeczywiście jechał w karocy, rzeczywiście pod karczmą w jabłonnej czekał na niego tłum, i prawdopodobnie to wtedy Maria na niego czekała i się z nim po raz pierwszy zobaczyła, ale to była oczywiście po raz pierwszy, ale nieoficjalny. Trzeba było ją przedstawić oficjalnie, trzeba było się dowiedzieć, kim ona jest najpierw. Ale chyba się przedstawiła, wydaje mi się, że się przedstawiła. Zresztą ja zawsze szukam, nawet jakieś, wiecie, państwo, nie niekoniecznie polskojęzycznych wątków z Marią Walewską i też ostatnio oglądałam taki mini serial o Napoleonie francuski, gdzie pojawia się postać Marii Walewskiej. No i tam rzeczywiście ona w filmie była pokazane, że się przedstawia, więc hmm, prawdziwie nie Napoleonowi, ale marszałkowi Diro, Dirok, Dirok, no ale zawsze. No i proszę państwa, teraz musiała być oficjalna prezentacja i tu znowu są wątpliwości, że a to jedni twierdzą, że była na zamku królewskim, gdzie mieszkał Napoleon, a jedni twierdzą, że była u jego ministra spraw zagranicznych Talironda. No tego nie wiemy. Przyjmijmy za Anetką Potocką, że po raz pierwszy oficjalnie poznali się na zamku 7 stycznia 1807 roku. Maria się pojawiła w bardzo skromnej kreacji, bardzo skromnej kreacji co też nie zostało bez, bez komentarza. I no, została przedstawiona, a Anetka Potocka napisała: No, wybór nie był zbyt. Hmm, Zbyt szczegółowy, że wybór pani na, ten, na, ten, na to spotkanie nie był zbyt surowy. O, tak może. Wybór nie był zbyt surowy. Tutaj znowu mała szpileczka wpięta Marii Walewskiej, że w zasadzie ta szara gąska, co ona tutaj robi na tych królewskich salonach. Potem mamy bal 17 stycznia, bal u Taliranda. No, i tutaj rzeczywiście Napoleon nie potrafi oprzeć się urokowi Marii. Tańczy z nią więcej tańców niż by etykieta wskazywała. W każdym bądź razie też Anetka Tyszkiewiczowa mówi, że Maria Walewska uległa tak szybko, jak twierdza Ulm. A twierdza Ulm, austriacka twierdza, broniła się przed Napoleonem tylko jeden dzień. No, podobnie miało być z Marią. Ale proszę Państwa, co dalej? Po balu yy, Maria wraca do swoich apartamentów i następnego dnia dostaje listy od Napoleona. Nie bardzo wie, jak się zachować. Na początku wydaje się, że była taka no, wesoła, taka trochę, znaczy bardziej była odważna. Samo to, że podeszła do Napoleona, to wskazywało na to, że była osobą odważną, ale w momencie, kiedy zaczęła dostawać te listy od Napoleona, zdaje się, że przyjęła pozycję takiej no, wycofanej, nie była zainteresowana dostawała prezenty te prezenty odsyłała no i zaczęło się to sławne taki nacisk na nią żeby stała się że przez nią dzięki niej dzięki jej wstawiennictwu dzięki temu że się jej poświęceniu że się poświęci dla że zostanie przyjaciółką, bliską przyjaciółką Napoleona, to dzięki temu być może Polska odzyska niepodległość. Tak pisze też Maria. Pisze Maria, znaczy jest to zinterpretowane, tak to może będzie lepiej brzmiało, że a to Poniatowski, a to Hugo kołątaj na nią naciskają, żeby no, rozpoczęła romans z Napoleonem. No co tu dużo mówić żeby poszła się żeby poszła z nim do łóżka, dzięki czemu być może odzyskamy wolność. Czy tak rzeczywiście znowu było? To jest znowu kolejne pytanie. Otóż proszę Państwa, Hugo Kołłątaja w tym czasie w Warszawie nie było, więc prawdopodobnie on nie naciskał na Marię. Jeżeli chodzi o Poniatowskiego, tutaj też można by było mieć wątpliwości, bo Poniatowski za blisko w tym czasie z Napoleonem nie był. Napoleon wbrew, panowie się nie lubili w tym czasie. Więc też mało prawdopodobne, żeby był zaangażowany w te sprawy, w sprawy nakłaniania Marii Waleskiej do zostania metresą, Napoleon, metresą Napoleona. Znowu, ja sobie pozwalam od czasu do czasu na takie moje własne interpretacje. I proszę Państwa, ja myślę, że tutaj dużą rolę odegrałem na, na mowie Marii, na rozpoczęcie tego romansu. Duży wpływ miała przede wszystkim siostra jej męża, Anna, Jadwiga, Jadwiga, ale chyba najbardziej, mnie się tak wydaje, pani Henrietta, Henrietta Hrabina Henrietta Wobau. To była kobieta, która uwielbiała rajfurzyć, bo sama sprowadzała różne młode kobiety do, dla księcia Józefa Poniatowskiego, która sama ten model wprowadziła, model w, wszechpanującej metresy, taki typowy model francuski, gdzie wiadomo, że te kochanki, metresy, przyjaciółki bliskie królów francuskich miały bardzo często dużo więcej do powiedzenia niż królowe, niż prawowite królowe. Bardzo często chociażby czy Ludwik XV, czy najlepszy przykład pani Madame de Pompadour, Madame Du Berry, to były kobiety absolutnie wszechwładne. One wybierały niesamowity wpływ na francuskich władców. Więc być może Henrietta Vauban liczyła, ale to też była kobieta interesowna, więc liczyła sobie, że jak ta Maria będzie kochanką Napoleona zostanie kochanką Napoleona, no to ona też w jakiś sposób będzie mogła jakieś ugrać swoje interesy, no bo będzie przez Marię, będzie dosyć blisko Napoleona, bo Marię znała. Ale tego oczywiście nie wiemy. W każdym bądź razie wiemy to, że Maria w pewnym momencie o, kolejną osobą, która ją chciała do tego zachęcić, pewnie był jej brat Benedykt, któremu się marzyła kariera wojskowa w armii francuskiej. Proszę Państwa, Koniec końców Maria ulega. Ulega i w pewną y, styczniową noc, ubrana cała na czarno, w towarzystwie generała, chyba znowu Diroka, jedzie na zamek królewski. Y, jedzie na zamek królewski, jest tak y, poruszona, jest tak y, wystraszona, że. Przychodzi do Napoleona i Napoleon praktycznie nie może jej uspokoić. Napoleon jest zdziwiony, bo do tej pory miał problemy z kobietami, do momentu, kiedy nie poznał Józefiny, kiedy był młodym człowiekiem, mam tam dwadzieścia kilka lat. Jak został imperatorem czy, czy pierwszym konsulem, no to już w ogóle nie miał problemu z kobietami, bo w zasadzie, szczególnie francuski, w zasadzie same się garnęły. Wpadały w jego ramiona, same chciały zostać jego bliskimi, przyjaciółkami. A tutaj no, kobieta do niego przyjeżdża, roztrzęsiona, cała się trzęsie i w zasadzie no, nie wiadomo, co z nią zrobić. Czy ją uspokajać, czy się na nią rzucić. No, takie dylematy. A wiemy, że tak było i to jest w zasadzie w stu procentach potwierdzone, dzięki pamiętnikom kamerdynera Napoleona, Konstanta. I on pisał i pewnie nie miał interesu, żeby pisać inaczej. No w każdym bądź razie Napoleon próbuje jakąś ją tam uspokoić, Maria wraca do siebie i następnego, następnego wieczoru znowu to samo, Maria wyjeżdża do zamku. Ale Napoleon już rob, obmyślił strategię i jak Maria sama pisze, została wzięta. Siłą. Nas tam nie było, nie wiemy jak to wyglądało, więc przyjmijmy to po prostu do wiadomości. Od tego czasu Maria przez cały pobyt Napoleona w Warszawie, w Zamku Królewskim, odwiedza go, ale potem Napoleon prowadzi wojnę, wyjeżdża kampanii swoje, wyjeżdża do Ostrudy. I trafia do miejscowości, która się nazywa Finkenstein. Finkenstein, i tam robi swoją, taką, byśmy powiedzieli, współcześnie bazę wojskową. Finkenstein, czyli, proszę Państwa, Kamieniec Suski. To jest jeszcze park w Walewicach. Tu mamy walewicę, proszę Państwa, od strony ogrodu. I jeszcze raz walewicę. No Walewice też mają dużo problemów, bo chcąc, trochę zmieniając, odchodząc od Marii Walewskiej, Walewice, tam tak naprawdę ta historia walewskiej i Waleska znowu jest trochę traktowana jako piąte koło uwozu. No Ministerstwo Rolnictwa odziedziczyło ten pałac, przez długi, długi czas nikt się tym nie zajmował, nie dbano o to. Potem, Zdaje się, że żona jednego z dyrektorów zaczęła bardziej o to miejsce dbać. Teraz no, rzeczywiście starają się dbać o to miejsce, aczkolwiek nie mogą dostać funduszy z Ministerstwa Kultury i Sztuki, ponieważ pałac należy do gospodarstwa wiejskiego, które podlega Ministerstwu Rolnictwa. No więc, proszę Państwa, jest to wszystko tak skomplikowane ale nie, nie zmienia to faktu, że godne zobaczenia. Pałac Finkenstein. To jest, proszę Państwa, pałac, który był swego czasu nazwany Wersalem Prus. Pobudowany przez rodzinę Finkenstein, ministrów Fryderyka, króla Fryderyka II. Zdaje się... Przepiękny pałac, i tutaj właśnie Napoleon robi sobie bazę dla wojska, i na trzy miesiące przyjeżdża Maria do niego. Właściwie zostaje przywieziona znowu przez najstarszego ze swoich braci, Benedykta. No i jest taką trochę tajemnicą polisznela, że ona tam jest, bo ona się nie pokazuje. No ale z Napoleonem. Dzieli łoże, wspólnie jadają posiłki, rozmawiają i to jest prawdopodobnie moment, w którym Maria zakochuje się w Napoleonie. Ona się jest naprawdę w nim zakochana. Po, tu jeszcze Państwu pokażę wnętrza, a teraz pałac wygląda tak. Proszę Państwa, jeszcze tylko pragnę dodać, ponieważ mnie nasze dziedzictwo narodowe, nieważne czy ono ma korzenie pruskie, czy rosyjskie, czy niemieckie, to co się znajduje w tej chwili na terenach Polski, powinniśmy o to dbać. Ten pałac miał się bardzo dobrze po II wojnie światowej. To co widzicie Państwo, jest to wynik działalności polskiej. Po roku, latach gdzieś tak 50. ale chyba najbardziej jeszcze po latach 80., które wbrew pozorom, lata, które bardzo dużo tych przemian naszych gospodarczych, które bardzo dużo złego zrobiły dla zabytków, ponieważ zostały przemianowane z tych PGR-ów, sprzedawane baza bardzo tanie pieniądze, no i yy, doprowadzano do takiej ruiny. Wiecie Państwo, no ja, ja się z tym nie zgadzam gdzieś, tam się we mnie to wszystko burzy. Zdaje się, że pałac teraz jest wystawiony na sprzedaż. Nie wiem, czy, czy ktoś się znajdzie i co dalej z tym będzie. No tylko szkoda. A wiemy, że pałac był wspaniały, bo w latach 30. Hollywood nakręciło film o Marii Walewskiej. I z, zresztą z Gretą Garbu w roli głównej, nie wiem, czy Państwo wiecie. I pewne sceny. Odtwarzają wnętrza tego pałacu. Do, długo, długo, długo myślano, że nawet był kręcony ten film w tym pałacu, ale potem okazało się, że nie, że jednak było to wierne odtworzenie wnętrz. I właśnie na tym filmie widać, jak wspaniałe były tam wnętrza. W latach 60., jeszcze mi jak tam kiedyś, jak byłam w Kamieńcu Suskim, rozmawiałam z panią, która mówiła, że w latach 60. to oni tutaj się jeszcze bawili na WF przychodzili. No dobrze, ale przejdźmy do Marii. to jest jeszcze też ten pałac. Przejdźmy, zostańmy przy Walewicach, ja się napije wody. Zostańmy przy Walewicach, żeby nie patrzeć na te smutne ruiny. Co dalej? Proszę Państwa, no dalej za bardzo jest to taki taj, tajemnica, nie wiemy, co się działo między jak ten romans kwitł między Marią a Napoleonem. Niewątpliwie kwitł. Niewątpliwie coś między nimi było, no bo okazuje się, że cały czas, zresztą wymieniali korespondencję, po bitwie pod Wagram, 5-6 lipca 1809 roku, kiedy Napoleon pokonał Austriaków, przenosi się do, do, Schönbrunn, pod, do Schönbrunn, do siedziby Habsburgów i Marie kupuje mały pałacyk pod Wiedniem, czyli chciał, żeby była blisko niego. No i jest kolejne wielkie wydarzenie. Maria Walewska zachodzi w ciąży. Proszę Państwa, to jest dla Napoleona niesamowita informacja. Dlaczego? Dlatego, że jego pierwsza żona Józefina, no, on był jej drugim mężem i ona miała z pierwszego małżeństwa dwójkę dzieci. Napoleon był wręcz zdesperowany, żeby mieć potomka. Chciał przedłużyć dynastię Bonapartych ale Józefina nie była w stanie mu dać dziecka. Nie wiadomo dlaczego, Na no w każdym bądź razie Józefina też była dosyć sprytną kobietą. Jak to kiedyś gdzieś usłyszałam, kobiety przez wieki nie miały praw, w związku z czym musiały sobie spryt tak rozwinąć, sobie tak spryt rozwinąć, żeby się umieć, umieć przeżyć. Józefina obawiała się, że wraz z tym, że Napoleon nosi sukcesy, że będzie w którymś momencie chciał ją wymienić na nowszy model. I bardzo się tego bała. Dlatego mówiła Napoleonowi, że być może to jest nie wina po jej stronie, jak to powszechnie zazwyczaj uważano, że to wina zawsze musi być po stronie kobiety, tylko po stronie Napoleona. I Napoleon Rzeczywiście w to uwierzył. Pojawiło się wprawdzie już wcześniej dziecko z nieprawego łoża, jedno jego, ale co do wierności, ale on nie był przekonany co do ojcostwa, bo nie był pewny co do wierności tej pani, która to dziecko urodziło. Natomiast, jak Maria powiedziała, że jest w ciąży, był w stu procentach pewny, że Maria mówi prawdę. To też daje nam pewien sygnał, że Maria musiała być kobietą niesamowicie uczciwą, musiała być w nim zakochana, musiała go szczerze kochać, że Napoleon, Francuz, który, dla którego romanse no nie są niczym szczególnym, u jej uwierzył. Ale niestety wraz z radością idzie zaraz i smutek. On postanawia się rozwieźć z Józefiną i ożenić się z kimś bardziej Byśmy powiedzieli ustawionym wyżej na hierarchię, podnieść swój prestiż, podnieść swoją rangę i ożenić się z kimś, z dużo lepszym, byśmy powiedzieli, rodowodem. Do tego jest pewny siebie, jest w stanie mieć potomka. No i wybór pada na Marię Ludwigę z Habsburgów. Maria nasza, Walewska. Tym samym prosi ją, żeby wróciła do Polski, do Kiernozi, do Walewic, gdziekolwiek, żeby mu się trochę usunęła z drogi. Nie wiemy, czy Maria Walewska liczyła na to, że Napoleon się z nią ożeni. No ja w swojej naiwności myślę, że ona tak myślała, że miała gdzieś jakąś taką nadzieję. Nie, musiało być jej niesamowicie przykro w momencie, kiedy nosiła jego dziecko. Y Widzieć, że on przygotowuje się do ślubu z inną kobietą, której ani on nie kochał, ani ta Maria Ludwika go nie kochała. To był, proszę Państwa, typowy kontrakt polityczny. A może Maria rozumiała to? Wydaje się, że dziś usłyszałam, że ona raczej nie miała wyrzutów, tak nie robiła mu wyrzutów, tak jak częstych, jak robiła mu Józefina, że Józefina bez przerwy mu wymawiała kobiety, romanse, politykę. Maria taka nie była. Maria, jakby zdawała sobie sprawę ze swojej tego drugiego planu. No w każdym bądź razie od razu nie wraca do Polski, prawdopodobnie zahacza o Paryż, potem jedzie do, rzeczywiście do Polski. Tutaj nie wiemy, czy w Kiernozi bardziej, czy w Walewicach była, bo tak naprawdę ona być może nawet Walewice traktowała już jako swoją rezydencję. No i 4 maja 1810 roku rodzi się Aleksander Kolona-Walewski. Jesienią tego roku, 1810, Maria zabiera swoich dwóch synów, Antoniego i Aleksandra i wyjeżdża do Paryża. W Paryżu Napoleon znowu zadbał o odpowiednią miejscówkę, czyli kupuje jej jakąś tam apartament. No i ona w zasadzie nie prowadzi życia towarzyskiego w tamtym okresie. Wiemy tylko, że skupia się na wychowaniu swoich synów, że bardzo często wieczorami, jak wie, że Napoleon jest właśnie w Paryżu, no Przemyka idzie gdzieś na jakieś tajne schadzki z Napoleonem, nawet jej syn Aleksander, chociaż to mi się takie mało prawdopodobne wydaje, żeby pamiętał, ale no, być może pamiętał, że pamiętał, że szli gdzieś i widział, widział Napoleona. No, i mamy rok 1812. 1812 Napoleon szykuje się do kampanii wschodniej, tak jak powiedziałam, a Maria przyjeżdża do Warszawy po to, żeby uzyskać oficjalny rozwód z koloną Walewskim, oczywiście z Anastazem Walewskim. Oczywiście jako świadkiem jest jego, jej najstarszy brat Benedyk, który poświadcza, że to on, Siłą Marię zaciągnął do ołtarza i zmusił do ślubu z Walewskim. Maria się rozwodzi i wraca do Polski, do, znaczy do, jest w Polsce, wraca do Walewic, tam szykując się na ewentualne spotkanie z Napoleonem, o czym Państwu mówiłam. Przywozi właśnie te tapety, które pokazywałam wcześniej, urządza apartament i czeka, czy Napoleon przyjedzie. Napoleon porażce, sromotnej porażce, wręcz ucieka przez, z Rosji przez Polskę, przemyka w zasadzie. Na 99% wiemy, że się z Marią Walewską nie spotkała, ale oczywiście ten 1% nigdy nie wiadomo. Niektórzy mówią, że się widział w Łowiczu, niektórzy mówią, że nie, ale prawdopodobnie w Walewicach, Walewicach nie był. I w styczniu Maria 1813 roku Maria zabiera znowu dzieci i wyjeżdża znowu do, do Paryża. Tam ma, ma mieszkanie, bo Napoleon i dzieci zabezpieczył, więc tutaj nie było problemu, nie było problemu i jakby to zostało uznane. I Tutaj już widzimy, że trochę zmiany w pewne w Marii. Ona zaczyna prowadzić życie towarzyskie. Zaczyna prowadzić życie towarzyskie, zaczyna spotykać się z Polonią. Między innymi w tamtym okresie zostaje matką chrzestną Zygmunta Krasińskiego z, jakby w zastępstwie Napoleona. Mamy jej rachunki za toalety, no wprawdzie tylko dwie, co jest wiecie państwo Józefina, Józefina, żona Napoleona, w tym momencie takim najbardziej, najlepszym momencie jej życia, kiedy żyła z Napoleonem, to potrafiła sobie kupić nawet, miała i nawet 600 sukien, więc... Proszę sobie wyobrazić tę ilość. Tutaj dwie, tutaj 600 kupowała bez rozpamiętania, bez takiego opamiętania Józefina. nasza Maria jest dużo bardziej oszczędna. No i tutaj zaczynają się pojawiać adoratorzy, między innymi August Dornano, daleki kuzyn Napoleona, też korsykanin. Jest Widać, że po prostu jest w Marii zakochany, ale ona w ogóle się nim nie interesuje. Jest oddana Napoleonowi. Proszę Państwa. Potem Napoleon, oczywiście, przechodzi, musi się poddać, bo daje się abdykacji, ale wcześniej, o 12-13 kwietnia 1814 roku, zażywa truciznę. Nosił zawsze ze sobą truciznę i niestety, jak ją zażył, trucizna była zwietrzała i nabawił się tylko rozstroju żołądka. Ale Maria, to było, przebywał wtedy w zamku Fontainebleau, jednym z takich Ulubionych miejsc Napoleona, poza Ruel Malmaison, który bardzo lubił, to był wspólny ich pałac z Józefiną, ale tutaj akurat często też przebywał Fontainebleau. I Maria jedzie do niego wieczorem, czeka w korytarzu, co się stanie. On jej nie przyjął wtedy, nad ranem Maria wraca. Wraca do domu, a Napoleon udaje się na wygnanie na Elbę. Proszę Państwa, no i no Maria też nie była mile widziana tutaj w tej okolicy, chciała poza tym być blisko niego, więc przenosi się z dziećmi do, w okolicy Neapolu. We wrześniu, na początku września odwiedza Napoleona na Elbie. Józefina, być może by go odwiedziła, ale już nie żyła. Zmarła, przeziębiła się i zmarła. Maria Ludwika szczerze Napoleona nie, nie cierpiała, więc na pewno, czy nie wiem, czy szczerze, ale na pewno szczerze go nie cierpiała na początku ich związku, być może potem zmieniła, ale ona go też nie odwiedza. Nie odwiedza i mieszka w Neapolu. W momencie ucieczki Napoleona do z Elby, Maria szybko, szybko przenosi swoje interesy, bo wtedy w tym Neapolu zaczyna rozkręcać różne, zajmować się biznesem, handlem. I tutaj się ujawniają właśnie jej jakieś takie zdolności bizneswoman. Business, no, niestety nie do końca nie mogła je rozwinąć. I proszę państwa, wyjeżdża również do, do Francji za Napoleonem. 18 stycznia 1815 roku umiera Anastazy Walewski, czyli Maria już nawet jest, jest wdową. Potem mamy 100 dni Napoleona, klęskę por Waterloo. Napoleon wyjeżdża, zostaje zesłany na wyspę Heleny, świętej Heleny, przepraszam. Ostatni raz widzą się w pałacu Malmezą 28 czerwca 1815 roku. Maria żegna się z Napoleonem i chyba już nie ma żadnych wątpliwości, że widzą się po raz ostatni. I można powiedzieć, że etap Napoleona jest zakończony. W tym czasie tych różnych przeprowadzek, aresztowania i wywiezienia Napoleona na Elbę. To jest, proszę państwa, cały czas przywija się tam postać Augusta Dornano, który raz popiera Napoleona, raz jest jemu popiera władzę przeciwną Napoleonowi. Zresztą sam Napolona na tą Elbę odwozi i cały czas jest przy Marii. Maria nie jest zainteresowana początkowo jego związkiem z nim, ale on, proszę Państwa, widać, jak człowiek zakochany postępuje, zaczyna postępować głupio, zaczyna się wdawać jakieś pojedynki. No, w końcu Maria stwierdziła, że pewnie też. Jakby rozsądek zwyciężył, że zdawała się z tego sprawę, że jest samotną kobietą, wychowującą dwójkę dzieci. Nie wiadomo, kiedy jej zabiorą te dobra, które dostała od Napoleona, bo dostała tam koło, koło, koło Napolu, więc pewnie rozsądek zwyciężył i zdecydowała się związać z Augustem. Dornano, a może nie tylko, nie tylko rozsądek. Ostatecznie przyjęła jego zaręczyny i 7 września 1816 roku w Brukseli biorą ślub, w katedrze w Brukseli. Dlaczego w Brukseli? Bo, proszę Państwa, to są czasy, które ani Walewska, ani Dornano, osoby bliskie, blisko związane z Napoleonem są niemile widziane we Francji i muszą po prostu wyjeżdżać wyjechać. Po, 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 bycie, po pobycie w Brukseli. Po pobycie w Brukseli przenoszą się do Lierz i tam mieszkają w miejscu w Lierz w Belgii. Ale Maria już jest ciężko chora. Cierpi na kamicę nerkową, bardzo nawet bardzo bolesną chorobę. Do tego wszystkiego jest w ciąży. Stan jej jest bardzo zły. Lekarze mówią, żeby się bardzo oszczędzała, ale Maria, jeszcze jak no, taka typowa Polka, jeszcze przyjeżdża do Polski tutaj skonsultować się z, z lekarzem rodziny Łączyńskich. On potwierdza diagnozę, że jest bardzo chora i że musi się oszczędzać. I że zdecydowanie nie powinna karmić piersią po urodzeniu dziecka. A dziecko rodzi się 9 czerwca 1817 roku. Kolejny syn, syn Rudolf. Tak jak powiedziałam, Maria już jest bardzo osłabiona, no, przybywa w Lierz i no, pisze pamiętniki, właśnie. Zostawia te pamiętniki dla swoich. Dla swoich synów. Proszę Państwa, Aleksander Walewski, ten syn Marii, Marii i Napoleona, to był człowiek, który zrobił niesamowitej biografii, który zrobił świetną karierę we Francji. Zrobił świetną karierę polityczną, był ministrem spraw zagranicznych Francji i człowiek niezwykle ceniony. Proszę Państwa, wspominał matkę jako osobę niezwykle dobrą, niezwykle czułą, wspaniałą matkę, która się nimi wszystkimi opiekowała. No samo to, że karmiła piersią ona, a wiemy, że panie ze szlachty zazwyczaj dzieci oddawały mamkom, więc to nie było takie typowe. I nawet był zły na nią, że się nie szanowała swojego zdrowia i że tak wcześnie wcześniej zmarła, a umiera też w grudniu, proszę państwa, czyli będziemy mieli obchodzili rocznicę jej urodzin i zaraz wkrótce rocznicę jej śmierci. Umarła 11 grudnia 1817 17 roku. I co się co dalej? Chciała zostać została pochowana pierwotnie w Paryżu na cmentarzu Père Lachaise w krypcie rodziny Dornano, ale ona zażyczyła sobie być pochowaną w Kiernosi. W związku z czym brat Teodor, który przejął opiekę nad jej synem Antonim i Aleksandrem, który mieszkał w Alewicach już wtedy, postanowił sprowadzić zwłoki mali do Kiernosi. I proszę Państwa, to nie było wcale takie proste. W ogóle transport zwłok od zawsze jest problemem, zawsze to jest bardzo droga rzecz. A do tego wszystkiego, no wiadomo, kim była Maria Walewska, że była związana z Napoleonem, a w Polsce rządził car. Car, który no nie chciał do końca jakichś demonstracji patriotycznych, więc obawiał się tych demonstracji patriotycznych czy jakiś no, ruchów Polaków, więc trzeba było prosić zresztą, trzeba było też prosić o zgody. No i to uzyskanie tych wszelkich zgód na transport zwłok rzeczywiście trochę trwało. No i w końcu sprowadzono ciało Marii Walewskiej do, do kierności. Tutaj mamy Kościół w kiernozi i kryptę. Ech. No, i tutaj zaczyna się kolejna historia, proszę Państwa. No, bo w latach 60., chyba z, na prośbę ambasady francuskiej, tutaj mamy trumny, zostały przeprowadzone badania, czy rzeczywiście to jest Maria Walewska, czy nie jest Maria Walewska. No i tutaj, no ja nie wiem, czy ktoś zna prawdę, bo osoby, z którymi rozmawiam, bardzo różnie mówią. Yy, Jedni twierdzą, że no były tutaj że to są zwłoki Marii Walewskiej. Inni mówią, że nie, to nie są te jej zwłoki. Yy, mieszkańcy kiernozi mówią często, że jest po prostu pochowana na cmentarzu kiernowskim, że nie została tutaj przyniesiona. Więc tak naprawdę nie wiemy. W momencie, kiedy w latach 60. prowadzono badania, no nie było jeszcze badań DNA, więc. Yy, Trudno powiedzieć, czy rzeczywiście w jaki sposób zbadano, czy to jest Maria, czy nie. Na no Pewnie na tyle nauka była rozwinięta, że można było stwierdzić, czy to jest szkielet kobiety, czy mężczyzny i tak dalej. Natomiast czy to rzeczywiście Maria Walewska, no trudno, trudno stwierdzić. Znowu miejsce dość bym powiedziała zaniedbane. Tu mamy trumnę Marii Walewskiej, tutaj jej członków rodziny, innych członków rodziny łączyńskich. Miejsce dość zaniedbane. No nic, ja proszę Państwa podzielam się taką mam swoją prywatną misję, żeby to zmienić i być może mi się uda. Proszę trzymać kciuki. Być może nie. Nie wiemy, czy to jest rzeczywiście Maria pochowana na 100% czy nie. No W każdym bądź razie tutaj, jak zbliża się jej urodziny czy jakieś święta francuskie. Bardzo często Francuzi przyjeżdżają, składają kwiaty. Ksiądz niestety nie jest zainteresowany póki co remontem tej krypty, zabezpieczeniem jakoś tych, tych trumień. Także to jest oddzielna, oddzielna sprawa. No i proszę Państwa, tak jak powiedziałam, tutaj mamy plakat z filmu Conquest. Czyli z filmu, który opowiada The Love Story of Mary Walewska. I już samo to powinno nam y, dać do myślenia, że jeżeli Hollywood kręci film, że jeżeli mamy tak wspaniałą, taką bohaterkę, czy no może nie zupełnie y, taką przejrzystą, białą, no, no nie, nie, życie ludzkie nie jest takie proste. Nie da się zidentyfikować, czy wszystko jest dobre, czy wszystko jest złe. Ale powinniśmy jakoś o niej mówić, ją promować. A no w kiernozi, w zasadzie, jak ktoś nie wie, to ja, jak jeżdżę na wycieczkę, jeżeli jadę z kierowcą, który wcześniej nie był ze mną na wycieczce w kiernozi, zawsze pada pytanie: po co jedziemy do kiernozi? Po co Po co do kiernozi? Ja mówię, no, o Marii Walewskiej. No, Marii Walewską zazwyczaj znają, ale no, nie wiedzą nic o jej miejscach z nią związaną. A tutaj, proszę Państwa, mamy przykład, że w latach 30. Greta, sama Greta Garbo wcieliła się w rolę Marii Walewskiej. No, a dla nas chyba, tu mamy jeszcze Gretę Garbo, a dla nas, proszę Państwa, no dla mnie, Maria Walewska ma twarz Beaty Tyszkiewicz. Cudowny film, film, który naprawdę z przyjemnością przynajmniej ja z przyjemnością oglądam Marysieńka i Napoleon. historia, która opowiada o miłości i Napoleona i Marii Walewskiej. Zresztą proszę państwa to jeszcze jest o tyle ciekawe, że ta historia w zasadzie nie ma końca. Znaczy właściwie ma koniec, ale koniec ma w wieku XX. Dlaczego? Dlatego, że potomkowie, Marii, potomkowie tego jej ostatniego syna, Rudolfa, rodzina Dornano, Rodzina Dornano, ostatni, czy może nie ostatni przedstawiciel, ale Hubert Dornano, prapra prap pra, wnuk Marii Walewskiej, którego matką z Notabene też była Polka, ożenił się z, z panią. Z domu Potocką, ale wnuczką tak naprawdę Janusza Radziwiła i z Nieborowa. Janusza Radziwiła z Nieborowa, stworzyli markę kosmetyczną Sisley, stworzyli markę kosmetyczną Sisley, bardzo taką cenioną i no wiele dobrego robią, zwłaszcza dla Polonii mieszkającej w Paryżu. I proszę Państwa, na tym bym zakończyła ten wykład. Mam nadzieję, że w jakiś sposób Państwu przybliżyłam, przybliżyłam tą postać, że zachęciłam do bliższego jej poznania. No, i mam nadzieję, że spotkamy się kiedyś, że pojedziecie Państwo ze mną kiedyś na wycieczkę, i wtedy będę mogła jeszcze więcej rzeczy poopowiadać, czy o Marii Walewskiej, czy o jej rodzinie, czy o jej synu Aleksandrze, bo jest to naprawdę bardzo dużo jeszcze wątków pobocznych. Teraz bardzo Państwu przestanę tutaj się dzielić z prezentacją. Bardzo Państwu dziękuję za wysłuchanie tego wykładu i mam nadzieję, że do kolejnego spotkania. Dziękuję bardzo.